Pokój i dobro, kochani. Dziś jest czwartek, 4 maja, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Kochani, ostatnie słowa Pana Jezusa są interpretacją, są wyjaśnieniem gestu, który zaskoczył Jego apostołów. On, Pan i Nauczyciel, uklęknął przed nimi i po prostu obmył im nogi. Jest to gest, który jest przypisany niewolnikowi. To niewolnik zawsze umywał swojemu Panu nogi. Wiemy o tym, że łączy się to z upokorzeniem. Wiemy, że nogi niezbyt dobrze pachną, szczególnie wtedy, kiedy ktoś przez cały dzień gdzieś tam chodzi po spieczonej ziemi. A Jezus jednak uklęknął przed swoimi uczniami i obmył im nogi. Ewangelia mówi również o tym, że Jezus zdjął tą wierzchnią część swojego ubrania po to, żeby łatwiej mu było posługiwać jego apostołom. Jezus zdejmuje to, co jest taką jego chwałą zewnętrzną, takim przywilejem, staje się jak niewolnik. I chciałbym, kochani, zwrócić uwagę na taki element, który dopiero dzisiaj do mnie dotarł. Jezus umywa swoim uczniom nogi. Gest miłości, szacunku. Natomiast ten, który zasiada do stołu razem z Jezusem, godzi na Jezusa piętą. Jest również stopa, jest również noga. Często w naszym życiu też tak się zdarza, że my komuś dajemy serce na dłoni, posługujemy komuś i czasem w zamian za to mamy po prostu gest agresji. Jezus mówi, abyśmy się nie zniechęcali. Jezus mówi, że wysyła swoich apostołów po to, żeby oni byli takim obrazem jedności Boga Ojca i Syna. I na tyle skuteczne będzie to posługiwanie i to okazywanie tej jedności, o ile my między sobą będziemy w takiej społeczności, kiedy będziemy potrafili sobie nawzajem przebaczać. Zdrada Judasza jest wypełnieniem Pisma. Nie jest to jakiś błąd. Miało właśnie tak być, że ktoś miał zdradzić Pana Jezusa. Natomiast Pan Jezus bardzo chciał, żeby ten ktoś zreflektował się i wrócił do Niego. I tak jak jeden ze świętych powiedział, że Pana Jezusa nie aż tak bardzo bolało to, że Judasz Go zdradził, ale to, że zwątpił w Jego miłosierdzie, że Jezus może mu przebaczyć. Kiedy w Twoim życiu zdarzy się, że sprawy potoczą się inaczej niż byś chciał, kiedy jakiś taki kamień spadnie Ci na serce, czy w Twoim życiu okaże się, że jesteś w sytuacji bez wyjścia, zaufaj Panu Bogu, nigdy nie rezygnuj. Do Niego należy ostatnie słowo. I nawet z najgorszego zła Pan Jezus potrafi wyprowadzić jakieś dobro. Nie oddawaj złem za zło, ani złorzeczeniem za złorzeczenie, ale wszystkim okazuj miłość i szacunek. Nawet wtedy, kiedy ktoś będzie podnosił na Ciebie piętę, tak jak w dzisiejszej Ewangelii, okazuj wszystkim miłość i szacunek, tak jak Pan Jezus tego od nas żąda i jaki przykład nam zostawił, nie tylko teoretycznie, ale praktycznie. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.